Dzisiejszy odcinek Niezapomnianych miałem nakręcić na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Na ten odcinek musicie jednak trochę poczekać. Zabiorę Was za to na Stare Powązki w Warszawie, gdzie pokażę Wam groby aktorów, którzy nadużywali alkoholu. Nieopodal Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie pochowany jest aktor Jerzy Dobrowolski. Ten satyryk i reżyser znany z takich filmów jak Nie ma róży bez ognia, Rejs czy Poszukiwany poszukiwana miał problem z alkoholem. Twórca kabaretów Koń i owca próbował leczyć się z alkoholizmu, był nawet na odwyku. W walce z nałogiem pomagała mu także druga żona Jolanta Zykun. Choroba alkoholowa wywarła wielkie piętno na zdrowiu Dobrowolskiego. Aktor zmarł w lipcu 1987 roku w wieku zaledwie 57 lat. Dobrowolski, którego kojarzycie z roli Jerzego Dąbczaka w Nie ma róży bez ognia czy dyrektora w Poszukiwany poszukiwana, zagrał w Rejsie. Niestety jego rola w filmie Marka Piwowskiego ograniczyła się jedynie do pierwszej sceny. Wszystko przez problem z alkoholem. Obok grobu Dobrowolskiego na Starych Powązkach spoczywają pisarz Jerzy Andrzejewski i aktor Stanisław Zaczyk, którego możecie pamiętać z serialu Dom czy Polskich Dróg. Dobrowolski przyszedł do historii polskiego filmu dzięki powiedzonkom z filmów, w których występował. Pamiętamy chociażby Jogi Babu, Brawo Jasiu czy Służbowo na statek. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Służbowo. Jak to służbowo? Na statek. Aha. Jasiu, ty krok do kapitana, służbowo. Tragicznie zakończyły się losy także pisarza Marka Chłaski, autora Ósmego Dnia Tygodnia czy Następnego do Raju, który posłużył do scenariusza filmu Baza Ludzi Umarłych. Chłasko od 1958 roku był na emigracji. Będąc w Stanach Zjednoczonych, poznał kompozytora Krzysztofa Komedę Trzcińskiego. Ta znajomość niestety zakończyła się tragicznie. W grudniu 1968 roku, spacerując po Los Angeles, zaczęli się wygłupiać i Chłasko popchnął Komedę tak niefortunnie, że ten upadł i zranił się w głowę, dostając krwiaka mózgu. Żona pianisty Zofia sprowadziła Krzysztofa do Polski. Niestety nie udało się uratować jego życia. Komeda zmarł w kwietniu 1969 roku. Chłasko, który na emigracji zaczął nadużywać alkoholu, jeszcze przed śmiercią Komedy miał powiedzieć do jego żony, że jeśli Krzysio umrze, to on też pójdzie. Chłasko, mieszkając w Niemczech, popadł konflikt z prawem, podczas pijackiej burdy pobił policjantów, był w areszcie, a nawet w klinice psychiatrycznej. Będąc w Wiesbaden, 2 miesiące po śmierci Komedy, Chłasko zażył sporą ilość leków i popił je alkoholem. Dostał zapaści i umarł. Żona pisarza ciało artysty sprowadziła do Polski w 1975 roku. Marek Chłasko spoczął na Starych Powązkach w Warszawie. Jego grób w 50. rocznicę śmierci odwiedziła kancelaria prezydenta, zostawiając piękną szarfę. Kolejnym aktorem, który nadużywał alkoholu, był Zdzisław Maklakiewicz. Słynny Maklak zmarł w 1977 roku na skutek pobicia przez milicjantów. Aktor wychodził pijany z hotelu europejskiego w Warszawie i został spałowany. Do końca nie wiadomo jednak, czy tak w rzeczywistości było. Jest to jedna z miejskich legend. Maklakiewicz spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. Tablica nagrobna, którą widzimy za moimi plecami, jest autorstwa Jana Himilsbacha, czyli aktora, który występował razem z Maklakiewiczem w filmach. Tworzyli słynny duet. Wystarczy wspomnieć Rejs, W niebo wziętych, czy Jak to się robi. Maklakiewicz był także powstańcem warszawskim. Walczył jako 17-latek w batalionie Kiliński. Pochodził z zamożnej rodziny kompozytorów. Maklak słynął także z opowiadania anegdot pod wpływem alkoholu.
Jedną z nich jest historia, którą miał opowiedzieć własnej matce. Wspominając o pracy w teatrze, mówił, że spotyka się z koleżankami na alkohol, potem uprawiają seks, na co matka Maklekiewicza: Zdzisiu, bój się Boga! I tak przez cały tydzień. A wtedy Maklekiewicz odpowiedział jej: Nie, w poniedziałki mamy wolne. Na najstarszej warszawskiej nekropolii spoczywa także aktor Józef Nalberczak, znany z komedii Stanisława Barei Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czy Brunet wieczorową porą. Nalberczak zagrał także w Stawce większej niż życie, Czterech pancernych i Psie i w serialu Daleko od szosy. Do kanonu polskiego filmu weszła jego scena z Marianem Łączem, gdy tłumaczył na dworcu, jak dojeżdża do pracy. Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03. Latem to już widno. Za 15:03 jestem ogolony. Ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. Z kolei w Brunecie słynnym jego cytatem jest: Idę na taras i wracam zaraz. Kariera Nalberczaka załamała się z powodu ciężkiej choroby. Aktor miał udar i zator płuc. Po tych wydarzeniach Nalberczak zaczął nadużywać alkoholu. W książce Jak to u Barei, kto to powiedział Rafała Dajbora, reżyser Janusz Zaorski przytacza anegdotę, bardzo smutną historię. Józef Nalberczak miał przed śmiercią wypić aż litr alkoholu. Ponad 100-letni grób rodziny Nalberczaków wymaga renowacji. Napisy i fotografie znajdujące się na płycie nagrobnej są bardzo nieczytelne. Na Starych Powązkach w Warszawie pochowany jest także aktor Bronisław Pawlik. Znamy go z komedii Stanisława Barei Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czy z Misia. Pawlik zagrał także w Lalce czy w Karierze Nikodema Dyzmy. Niestety aktor zmagał się z problemami alkoholowymi. Woń alkoholu starał się zakrywać zapachem wody kolońskiej. To jednak nie przynosiło spodziewanego rezultatu. Głośno o Pawliku zrobiło się, gdy wyleciał z Dobranocki Mis z okienka. Aktor po zakończeniu zdjęć miał powiedzieć: A teraz, kochane dzieci, pocałujcie Misia w dupę. Nie wiedząc, że wszystko się nagrywa, aktor wystawił się na krytykę. Spowodowało to, że Pawlik zaczął zaglądać do kieliszka. Bronisław Pawlik zmarł w 2002 roku na raka żołądka. Został pochowany w skromnym grobie na Starych Powązkach w Warszawie. Mieszkanie po aktorze kupiła znana piosenkarka Urszula Dudziak. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Niezapomnianych. W kolejnym pokażę wam groby osób, które zmarły w święta i Nowy Rok. Do zobaczenia.